Dobry wieczór Państwu. Jak widać, nauka polska ma się dobrze. Zabierzemy dzisiaj z Kamilą Państwa w świat mumii, w świat starożytności. Zanim dojdziemy do XXI wieku, cofniemy się troszeczkę w czasie. Przede wszystkim kilka słów o mumiach i mumifikacji. Mumia tak naprawdę to jest po egipsku sach. Słowo mumia wcale nie oznaczało mumii. Arabskie mumija to jest smoła. Wzięło się stąd, iż pierwsi odkrywcy mumii jeszcze w czasach starożytnych, w czasach arabskich, jak znajdowali szczątki, okazywało się, iż są one czarne, czyli przypominały coś, co ludzie znali, czyli smołę ziemną, bitumin, który zresztą wykorzystywano do mumifikacji. Jak widzą Państwo, mumia jest czarna. Również słowo mumia, mum, oznaczało wosk. A czym są tak właściwie mumie? Mumie to nie są tylko ciała, które są zmumifikowane za pomocą różnych substancji, o których troszeczkę Państwu opowiemy, ale są to ciała, które są po prostu zachowane. Mamy też mumie naturalne, mumie, które wyschły w piaskach pustyni. I tak naprawdę mumie to nie tylko Egipt, choć tym razem zostaniemy w Egipcie, tylko mumie są tak naprawdę na całym świecie. Od Polski, bo tutaj też mamy w Polsce, po dalekie kraje takie jak Australia, Polinezja, Ameryka Południowa. Mumie są wszędzie. W Ożarowie też. Skąd my w ogóle wiemy o mumifikacji? Co tak naprawdę było najważniejsze dla zrobienia mumii? Najważniejszym był natron. To był rodzaj soli połączonej z sodą, którym wysuszano ciało. Najważniejsze było przede wszystkim usunięcie wody, usunięcie wszystkich płynów z ciała ludzkiego i nie tylko, żeby ono było suche. Jak było suche, unikało procesów gnilnych i wówczas mogło zachować się nawet do XXI wieku. Ojciec historii, Herodot, w V wieku opisał nam 3 sposoby mumifikacji. Pierwszy był to sposób najdoskonalszy, był to sposób taki, jaki znamy chociażby z Muzeum Egipskiego w Kairze. Wszyscy, którzy mieli okazję odwiedzić królów Egiptu i obejrzeć ich doskonale zachowane ciała, wiedzą, iż przetrwały tysiące lat i są przepiękne. Mumie takie były najdoskonalsze, były mumifikowane, wysuszane natronem, balsamowane, były usuwane z nich wnętrzności, przepięknie były zdobione i bandażowane. Ale niestety nie wszystkich było stać na taki sposób. Były też mumie prostsze, w dużo prostszy sposób robione, również zabandażowywane, również wysuszane, ale już nie wszystkim na przykład usuwano mózg. Najprostszy sposób mumifikacji to było po prostu wysuszenie ciała ludzkiego. Jak mówimy o mumiach, nie sposób powiedzieć tutaj, nie można zapomnieć o pierwszej mumii egipskiej, jaka została znaleziona. Była to mumia, był to fragment mumii, ramię króla Dżera. Ciekawa historia wiąże się z tym ramieniem, iż my naukowcy nie możemy przebadać tej mumii, ponieważ niedługo po odkryciu, kiedy mumia dotarła do Muzeum Egipskiego w Kairze, ówczesny dyrektor muzeum myślał, iż odkrywcy przysłali mu przepiękne bransolety, które Państwo widzicie, zdjął je, schował do gabloty, mumię wyrzucił. Jak wyglądają mumie egipskie? Poza sposobami mumifikacji, które opisał Herodot, jak bada się mumie, sprawa komplikuje się jeszcze bardziej, ponieważ mumifikacja zmieniała się nie tylko w zależności od statusu osoby i jej bogactwa, ale również w czasie. Pierwsze mumie egipskie, które znamy, ponad 5000 lat temu powstały i były to mumie naturalne, mumie wysuszone przez piasek pustyni. Taki przykład możemy obejrzeć chociażby w British Museum. Jest to mumia z Jebelein, stanowiska, na którym mam przyjemność pracować od kilku lat. Ja niestety jeszcze takiej nie znalazłam, ale wszystko mam nadzieję przede mną. Inne mumie powstawały w okresie Starego Państwa. Były to mumie, które były bandażowane w taki sposób, iż wyglądały jak prawdziwy człowiek. Nieco później powstały mumie, na które zużywano bardzo dużo tkanin. Tutaj widzą Państwo mumię z okresu średniego państwa, mumię Łacha. Była to mumia, którą jakbyśmy zdjęli bandaże, to moglibyśmy pokryć tą salę trzykrotnie bandażami. Najdoskonalsze mumie kojarzą nam się z okresem wielkich faraonów nowego państwa. Tutaj mamy mumie Seti I. Były to mumie faktycznie przepięknie zrobione, zachowane do naszych czasów, ale nie były to najdoskonalsze mumie.
my wiemy, naukowcy, że najdoskonalszym i najbardziej skomplikowanym procesem mumifikacji zajmowali się mumifikatorzy za czasów 21 dynastii. Tutaj jest mumia królowej, która przypomina bardziej osobę żyjącą, dlatego, bo ma zachowane rysy twarzy. Mumifikatorzy w tym okresie wypychali szczątki piaskiem, trocinami, najróżniejszymi drobinkami, uzupełniali czasami tkaninami, żeby mumia przypominała osobę żyjącą. Natomiast najpiękniejszy sposób bandażowania mumii to jest okres ptolemejski, kiedy w Egipcie zaczęli panować Grecy, oraz okres rzymski. To były mumie perfekcyjnie bandażowane. Tutaj mamy dwa takie przykłady mumii. Jedna pochodzi z Luwru, druga z Egiptu. Są przepięknie ułożone, jak widzą Państwo, drobniusieńkie bandaże w tak niesamowity sposób zaplecione, iż naprawdę ciężko byłoby w tej chwili odtworzyć tą sztukę. Ale mumifikacja wcale nie kończy się i robienie mumii w czasach rzymskich. Takie najmłodsze mumie, najbliższe naszym czasom, pochodzą z okresu koptyjskiego, kiedy w Egipcie panowało już chrześcijaństwo, zanim przybyli tam Arabowie, zanim zaczęła dominować kolejna religia. Mnisi koptyjscy i nie tylko byli mumifikowani prawdopodobnie, ponieważ jakby cały czas badania trwają, ale mamy kilka przykładów, za pomocą wysuszania ciała i też przepięknie bandażowani. I tworzono takie mumie, które wyglądają troszeczkę dziwacznie. To, co tutaj Państwo widzą, ja nie wiem, czy jest z tej strony, to jest głowa. Nad głową była robiona nadbudowa z różnych deseczek, czasami były to elementy liści palmowych, które miały chronić twarz zmarłego przed naciskiem chociażby ziemi w grobach, w których oni byli chowani. Ta mumia pochodzi ze stanowiska Naklun w Egipcie, gdzie pracuje misja z Instytutu Archeologii i Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej. Kiedyś naukowców, pierwszych naukowców i nie tylko, najbardziej w mumiach interesowało co? Wyposażenie. Nic dziwnego, na samej mumii Tutenchamona, faraona, który panował wcale nie tak długo, gdyż umarł w około 20 roku życia, znaleziono ponad 200 amuletów, przedmiotów ze złota, cennych kamieni i nie tylko. Więc takie mumie były bardzo, czasami bardzo, bardzo bogato wyposażone. Niestety była to też zguba dla mumii, ponieważ do naszych czasów bardzo dużo mumii zostało właśnie z tego powodu zniszczonych. Każdy chciał mieć już w starożytności trochę złota, w związku z czym mumia była takim skarbcem na przyszłość, po prostu były okradane. Co się działo z wnętrznościami? Wspomniałam, iż Herodot opisywał, że niektórym mumiom, najdroższym i średnim sposobie, usuwano wnętrzności. Wszystko, co powstawało w mumii, nie mogło zostać wyrzucone. Materiały używane do mumifikacji były składowane, były pakowane w specjalne skrzynki i często chowane w okolicy grobów. Tutaj widzą Państwo urny kanopskie, są to takie dzbany na organy wewnętrzne. One również zmieniały się w czasie, żeby troszeczkę ułatwić później naukowcom badania i datowanie mumii. I czasami miały główki zwierząt, czasami miały główki tylko ludzkie. Przedstawiały synów Horusa, jednego z głównych bogów egipskich. Był też okres, w którym wkładano organy wewnętrzne, zmumifikowane osobno, z powrotem do środka mumii. Wówczas tacy synowie Horusa, przedstawienia bóstw opiekuńczych, umieszczano z powrotem w ciele mumii. Ja teraz przekażę głos Kamili, która wprowadzi Państwa trochę w świat zwierząt. Drodzy Państwo, mumiologia, przynajmniej ta jej ludzka część, powiedzmy, jest skomplikowana i trudna, ale proszę mi wierzyć, ze zwierzętami jest jeszcze gorzej. Żeby wprowadzić Państwa do mumii zwierzęcych, pozwolę sobie najpierw zrobić takie troszeczkę tło dotyczące w ogóle pozycji czy funkcji zwierząt w starożytnym Egipcie. Otóż kiedy myślimy o zwierzętach w starożytnym Egipcie, to co pierwsze prawdopodobnie przychodzi nam do głowy, to właśnie te bóstwa zwierzogłowe, że tak powiem, tak jak tutaj mamy chociażby Anubisa przedstawionego. I czy Egipcjanie wyobrażali sobie te swoje bóstwa w ten sposób, jak współczesna fantazja, że tak powiem, podpowiada? Nie możemy tego wykluczyć, aczkolwiek jakby w świetle archeologii pomysł ten pada. Często właśnie
to jest to, co archeolog spotyka. Niewiele widać, prawda, jeżeli chodzi o kolory chociażby, ale spokojnie, nie jest to przez to mniej ciekawe. I tutaj mamy bóstwo, nadal jest to Anubis, który, proszę Państwa, mógł mieć albo formę szakala, bo tak to się powszechnie mówi w egiptologii właśnie, natomiast prawdopodobnie mógł to być również pies, lis albo kombinacja tych zwierząt. Bogini Bastet o głowie kociej albo całej postaci kociej, no to oczywiście jej poświęcony był kot, Sobek, bóstwo Nilu, jak nie trudno się domyślić, po głowie właśnie. Tutaj mamy do czynienia z krokodylem, a na przykład Horus, który był zawsze związany z królem, z synem królewskim i królem, miał formę sokoła. Jak widzicie Państwo, Egipcjanie bardzo dokładnie oddawali różne te cechy zwierzęcia. Ale żeby nie było za łatwo, na przykład taki bóg mądrości i wynalazca pisma o imieniu Tot miał nie tylko ibisa jako swoje zwierzę, ale również małpę, czyli pawiana, który był również patronem pisarzy. Widzimy tutaj dwóch siedzących skrybów, czyli pisarzy, ze zwojami papirusu, no i czuwa nad nimi właśnie ów pawian. Pawian mógł być również związany jeszcze z innym bóstwem, od takie to bardzo zajęte zwierzę. Natomiast, żeby troszeczkę więcej naświetlić temat samych mumii, przejdźmy może od tych symbolicznych, powiedzmy, do bardziej przyziemnych znaczeń, czy powiedzmy zastosowań zwierząt. Nie trudno się domyślić, że zwierzęta były hodowane oraz polowano na nie w takich prostych celach, jak właśnie zdobycie mięsa, skór. Oczywiście hodowano krowy i nie tylko w celu zdobycia mleka, tak jak to dzieje się współcześnie. I proszę Państwa, nawet miód. Jeżeli spojrzycie Państwo tutaj na zdjęcie w reliefu w lewym rogu, widzimy, że nawet techniki stosowane w starożytnym Egipcie były podobne, ponieważ ta osoba wyżej, można powiedzieć, kadzi, prawda? Wyganiając w ten sposób pszczoły, druga osoba podbiera miód. Nawet ciasteczka miodowe produkowano. Jak nie trudno się domyślić, zwierzęta były wykorzystywane na roli, jako zwierzęta juczne. Jak widać w Egipcie niewiele do tej pory się zmieniło, przynajmniej w tej kwestii. Albo zwierzęta pociągowe, to na przykład koń. Jako ciekawostkę powiem, że na koniu raczej nie ma przedstawień, kiedy jest jeździec na koniu, a tylko i wyłącznie koń ciągnący rydwan, i to rydwan królewski. Najważniejsze dla ekonomii starożytnego Egiptu zdecydowanie było bydło. I tutaj widzicie Państwo scenę, w której w tym pawilonie ma miejsce liczenie bydła, ponieważ egipska rachuba lat, która nie była bezwzględna, tak jak my dzisiaj liczymy 1900 lat i tak dalej, tylko był to 7 rok panowania króla tego i tego. I również według spisów bydła liczono w starożytnym Egipcie lata. Skoro mówimy o liczbach, nie wolno zapominać o zapisie, o piśmie. Zapis hieroglificzny posiada aż 170 znaków zwierząt. Tutaj widzicie Państwo choćby pośrodku ptaki przede wszystkim, ale również inne zwierzęta oraz ich części. Na 700 znaków 170 to dość duża liczba. Chociaż jest to język martwy, można powiedzieć, od tysięcy lat, ale jak widać, czasami potrafi się w nim zagnieździć i życie, jeśli spojrzycie Państwo tutaj w centrum kadru. Zwierzęta otaczały Egipcjan w różnych formach przedmiotów codziennego użytku. Tutaj mamy na przykład łoże królewskie w postaci lwa. I to zwierzęta nie tylko rodzime, ale również sprowadzane z zagranicy. Tutaj widzimy chociażby żyrafę czy strusia, no i małpy oczywiście, oraz lwa, który mógł albo trafić do królewskiej menażerii, tak jak inne zwierzęta sprowadzane, albo mógł się stać królewskim głowieńcem. O ile do końca nie możemy tego stwierdzić, czy rzeczywiście król adoptował takiego przybyłego z zagranicy lwa, o tyle wiemy na pewno, że troszeczkę niższe warstwy społeczne, ale wciąż bogaci, prawda, Egipcjanie z najwyższych warstw, takie grobowce znajdujemy i takie świadectwa archeologiczne, mieli swoje ulubione zwierzęta. Tutaj taka podpowiedź, jeżeli Państwo kiedykolwiek będąc w Egipcie, czy w jakimkolwiek muzeum z statkami mitologicznymi, zobaczycie postać zmarłego siedzącą na krześle, a pod nią jest jakieś zwierzę, to ona praktycznie 100% możemy ocenić, że jest to domowy ulubieniec. Jak widzieliście Państwo, mogły to być psy,
ale również małpy, no i koty. Koty, które z Egiptem nam się kojarzą przede wszystkim, aczkolwiek chyba nie do końca powinny, ponieważ jeżeli chodzi o kota jako zwierzę domowe, domowego ulubieńca, pojawia się on bardzo późno, bo dopiero w nowym państwie, czyli 1500 lat po, dajmy na to, psie. Psie, który pojawia się praktycznie od najstarszych zabytków kultury egipskiej. Tacy domowi ulubieńcy mogli być chowani. Tutaj widzimy stele nagrobne, czyli po prostu takie nagrobki psów wystawione przez samego króla. Psy te prawdopodobnie były pochowane przy jego grobie, a tutaj wiemy na pewno, jest to królewski pies królowej Herneit z pierwszej dynastii, czyli to jest około 3000 przed naszą erą, który został pochowany na progu grobowca tejże królowej. Nie wiemy, czy on był zabity tuż po śmierci królowej i tam pochowany tak, aby strzegł swojej pani, czy może dożył swych dni i później został pochowany właśnie przy wejściu, a nie w komorze grobowej, co miałoby być dowodem, że właśnie zmarł później. Natomiast czy wszystkie pochówki zwierząt to mumie? Zdecydowanie nie. Czasami również nie potrafimy tego określić, ponieważ nie mamy zachowanych śladów mumifikacji. Czasami wiemy na pewno, że dane zwierzę nie było zmumifikowane. I tutaj troszkę chronologii, zawsze to jest tak, kiedy się pojawiają liczby czy dużo tekstu, to zdolność przyswajania spada o jakieś pewnie 60%, więc ja tylko pokażę, że chodzi nam o nowe państwo, czyli jest to ten okres mniej więcej tutaj 1500 lat przed naszą erą, bo z tego właśnie okresu, czyli praktycznie do tych 3000, które mamy u góry, dosyć dużo, prawda, czasu minęło od tego momentu. Z tego nowego państwa pochodzą bardzo ciekawe mumie domowych ulubieńców, domowych, ale królewskich, ponieważ w tym wypadku mamy psa i małpę, które, jak Państwo widzicie, dosyć ciekawie są zaaranżowane, a prawdopodobnie był to taki żarcik rabusiów. Jak widać, zwierzęta te są odwinięte z bandaży, prawdopodobnie poszukiwali oni amuletów, kosztowności. Odwinęli te zwierzęta i najprawdopodobniej ustawili je w takiej pozycji, że tutaj właśnie pies z małpą albo się bawi na zasadzie kontrastu, albo być może jest tutaj przewidziana jakaś walka, powiedzmy. Taki żarcik się zakłada. Jak widać, i pies, i małpa zachowały się, są w tej chwili w muzeum w Kairze. Domowi ulubieńcy mogli mieć swoje własne trumny. Tutaj widzimy sarkofag kota. Koty nie otrzymywały imion, oprócz jednego imienia kociego, które znamy, a na przykład psy to imion aż 70, czy właściwie już 80 w tej chwili. Natomiast sarkofagi im się rzeczywiście zdarzały. Tutaj natomiast macie Państwo przykład bardzo ciekawego sarkofagu, ciekawej trumny gazeli, ponieważ i takie zwierzęta były oswojone i uważane za domowych ulubieńców. Taka ciekawostka przyrodnicza, być może Państwo słyszeli o księżnicy Matkare, która to jako królewska córka była kapłanką Amona, żoną Amona, która to kapłanka powinna zachować dziewictwo. Jakże zniesmaczeni byli naukowcy, kiedy odkrywszy jej ciało, znaleźli przy niej właśnie takie zawiniątko, jak tutaj widzicie Państwo. No i właściwie to zniesmaczenie trwało aż do 1968 roku, kiedy zastosowano jedną z nowoczesnych technik na ówczesne czasy. Było to prześwietlenie. Prześwietlono i okazało się, że w środku jest nie dziecko jako owoc, prawda, tutaj złamania pewnych ślubów przez naszą kapłankę, bo podejrzewano, że być może albo zmarła w czasie porodu, albo ją zabito za to, że właśnie złamała tę zasadę. Natomiast okazało się, że w środku była małpa, więc była to prawdopodobnie właśnie jej ulubiona małpka. No i tutaj przejdziemy teraz do tego okresu, który jest dla nas najważniejszy, również ze względu na te koty, o których wspomniałam, a są to tutaj te trzy ostatnie, okres późny i grecko-rzymski, ponieważ to wtedy właśnie rozwinął się w Egipcie nad wyraz kult zwierząt. Przy czym należy pamiętać, że to nie była tak zwana zoolatria, czyli nie czczono stricte tych zwierząt, tylko na przykład taki byk Apis był wcieleniem bóstwa, wcieleniem, inkarnacją i to właśnie tę inkarnację czczono, a nie samo zwierzę. Aczkolwiek zwierzę takie było wybierane ze szczególną pieczołowitością, musiało mieć specjalne znamiona, na przykład znamie pod językiem, specjalnie, powiedzmy, zakręconą sierść w jakimś określonym miejscu. Natomiast życie samego takiego zwierzęcia było, no można powiedzieć, niemalże dosłownie usłane różami, ponieważ one były masowane, bardzo dobrze karmione, dożywały przede wszystkim swoich lat. Natomiast po ich śmierci
miała miejsce mumifikacja. I to jest pierwsza znana grupa mumii zwierzęcych, mumie tak zwanych świętych zwierząt. Widzicie tutaj Państwo stół, na którym balsamowano takie duże zwierzęta. I tutaj stosowano, podobnie jak i z samym pochówkiem, wręcz królewskie metody. Właśnie ten najdroższy rodzaj mumifikacji miał tu miejsce. Wyzbywano się wnętrzności, aczkolwiek nie zawsze taką techniką jak w przypadku ludzi, bo zdarzały się tak zwane lewatywy. Mianowicie było takie specjalne urządzenie, którym wstrzykiwano do wnętrza ciała żywice, gorące żywice, które rozpuszczały wnętrzności. Zakorkowywano od strony odbytu właśnie takie zwierzę, no i ono przez pewien czas, prawda, pozostawało, żadnych czynności nie podejmowano na nim, po czym otwierano takie zwierzę i po prostu wyciskano z niego całą zawartość i w ten sposób organów wewnętrznych nie było, czyli już była mniejsza szansa na zepsucie się tych szczątków. Również sam proces bandażowania był bardzo skomplikowany, to znaczy rozpinano takie klamry. Tutaj Państwo widzicie, mamy deskę, na której właśnie te klamry były. Te zwierzęta były ustawiane w pozycji siedzącej, no niestety trzeba było podcinać im ścięgna w tym celu, bo nie jest to naturalna pozycja bydła generalnie. Były właśnie przez te klamry przewiązywane, żeby w tej pozycji pozostały, bandażowane i takie oto przykłady mamy. W dolnym rogu zobaczycie Państwo również matkę Apisa, ponieważ i na nie taki kult rozciągnięto z czasem. A tutaj, proszę Państwa, sarkofag, w jakim taki byk po mumifikacji został pochowany. Widzimy tutaj, mamy naszą skalę, żywą skalę, więc możecie Państwo ocenić, jakiego rozmiaru były to trumny. Kolejnym typem mumii były tak zwane mumie wotywne. Tutaj sytuacja nam się komplikuje o tyle, że były to zwierzęta, które w jakiś sposób były związane z danym bóstwem. To jest to, co pokazywałam Państwu we wprowadzeniu, czyli na przykład Bastet to kot, Anubis to szakal, czy też inny psowaty. I tutaj mamy taki romantyczny obraz takiej fermy ibisów, ponieważ wiemy, że ibisy były chowane na specjalnych fermach. Nieraz to były tysiące naraz i to są podawane nawet liczby 60 tysięcy. No i właśnie takie ibisy po podrośnięciu były uśmiercane i były przygotowywane z nich mumie. Zobaczycie tutaj Państwo, o, może taki przykład. To jest profil i ten długi, prawda, dziób. Wyżej natomiast mamy jakby rzut z góry, gdzie mamy żebra, głowa i ów dziób. Natomiast zwróćcie Państwo uwagę na tej grafice. Mamy tam na środkowym przedstawieniu również jajko, ponieważ Egipcjanie mumifikowali również jaja. Później takie zwierzęta, nie wszystkie, ale część z nich, właściwie większość, była chowana w katakumbach, gdzie znajdowane są miliony takich właśnie mumii wotywnych. To są te najliczniejsze mumie i zwróćcie Państwo uwagę na te naczynia tutaj, ponieważ one się nam jeszcze pojawią w dużo bliższym geograficznie również kontekście. Mamy również krokodyla, którego też wspominałam. U góry jest to 3 czy 5-metrowy, już w tej chwili nie pamiętam. W każdym razie ogromny krokodyl, który uznawany jest za zwierzę święte. Natomiast poniżej mamy małego, młodego krokodyla. No, na pewno jest krokodylem młodym, bo wiemy, że były takie wylęgarnie właśnie jaj krokodylich i później tworzono z takich malutkich krokodyli mumie, które możemy oglądać również i w Polsce. Czy zwierzęta dzikie, czy na nie polowano, czy je hodowano w pewnym sensie, trudno powiedzieć, nie mamy na to dowodów. I to są te ptaki poświęcone na przykład Horusowi, przede wszystkim Horusowi, sokołowate. Natomiast w filmach pokazują nam na przykład mumifikację żywcem. W przypadku ludzi to prawda, natomiast w przypadku zwierząt nie do końca możemy być o tym przekonani, ponieważ te mumie, które pokazywałam przed chwilą Państwu, naukowcy nie potrafią określić, w jaki sposób te zwierzęta zostały uśmiercone. Dlatego niektórzy wyciągnęli takie wnioski, że być może one były żywcem moczone w gorących żywicach, no i w ten sposób traciły życie. Taka teoria powstała, naukowcy, no nie można powiedzieć, żeby tutaj była zgoda, chyba większość jest przeciw takiej teorii, ale gdzieś to się pojawiło również takie podejrzenie.
No cóż, do przemyślenia. Czy trzeba było mieć fermy szczeniaków, powiedzmy, tutaj mumie poświęcone Anubisowi, biorąc pod uwagę moje egipskie doświadczenia, że tak powiem, uliczne, w związku z psami ulicznymi, egipskimi. Myślę, że nie było to potrzebne. Jak Państwo widzicie, tutaj taka suka, jeżeli one co pół roku, a jest ich zawsze kilka co najmniej w grupie, wydają potomstwo w takiej liczbie, to może wcale nie było to potrzebne. Podobnie również i z kotami. I właśnie o tych kotach chciałam wspomnieć, dlatego że to jest właśnie to, co Państwo widzicie na tej ilustracji, to jest powód, dlaczego kojarzymy Egipt z kotami, a nie na przykład z psami, które były obecne chociażby w sztuce i przy człowieku od najstarszych czasów, jeśli chodzi o starożytny Egipt. Otóż właśnie w okresie późnym i grecko-rzymskim bardzo rozwinął się kult bogini Bastet, jako no, w uproszczeniu opiekunki ogniska domowego. I stąd właśnie były naprawdę tworzone tysiące takich mumii, które to, tak jak inne mumie wotywne, były sprzedawane pielgrzymom. Nie wiemy, czy były tworzone na zamówienie, czy były już gotowe i pielgrzymi po prostu przyjeżdżali w okolicach jakiegoś święta do jakiegoś właśnie przybytku, do jakiejś świątyni, chociażby bogini Bastet, i kupowali je już gotowe. Na pewno ich zasadą działania było bycie po prostu posłańcem do Boga. To znaczy razem z tymi mumiami do danego bóstwa wysyłane były na przykład prośby albo skargi. Była to pewna gwarancja, że takie zwierzę po śmierci ma, powiedzmy, prostą drogę do tego Boga, z którym jest związane. Także taki był ten dość skomplikowany, a bardzo liczny przykład mumii zwierzęcych, jakim są mumie wotywne. Czyli mieliśmy już domowych ulubieńców, mieliśmy święte zwierzęta, mumie wotywne. Jeśli chodzi o właśnie wotywne pozostałe gatunki, no to nie należy wierzyć, że Egipcjanie mumifikowali wszystko, wszystkie zwierzęta, bo skoro nawet jajka, prawda, ale były pewne gatunki, które ku temu były predestynowane. Chociażby mamy tutaj ryjówkę, to jest coś podobnego do myszki, albo na przykład ichneumona czy mangustę. Dosyć dziwne gatunki, bo i były węże, były ryby i tak dalej. Wymieniać by można było dużo. Natomiast być może w zaproszeniu przeczytaliście Państwo i zastanawiacie się, o co chodzi z tym prowiantem zaświaty. Otóż prowiant w zaświaty również istniał w formie właśnie mumii, ponieważ takie mumie były przygotowane w ten sposób. Po pierwsze tak, były to gatunki jedzone, czyli na przykład kaczki, czyli na przykład udziec krowy, załóżmy. Były one wstępnie przygotowane, to znaczy albo podpieczone, albo być może były na nie lane gorące żywice, co powodowało taki efekt, tak jakby one były pieczone właśnie. Były one następnie bandażowane, umieszczane w pojemnikach, tak jak tutaj Państwo widzicie, w kształcie samej kaczki, albo no, przykładowo w takich owalnych, jak w grobowcu Tutanchamona. No, na górnym zdjęciu widzimy żeberka na przykład. Chciałabym tylko zaznaczyć, że Egipcjanin, przeciętny Egipcjanin bardzo rzadko widział mięso w swoim życiu. Oczywiście jeżeli chodzi o królów czy najwyższe warstwy społeczne było inaczej, ale generalnie przeciętny Egipcjanin bardzo rzadko spożywał jakiś posiłek mięsny. Tutaj widzimy jeszcze kilka innych mumii spożywczych. I to są właściwie te cztery typy pewne, w miarę pewne mumii egipskich, ponieważ problem jest taki, że Egipcjanie nie zostawili żadnej informacji, po co mumifikowali zwierzęta. Dlatego to, co wiemy, te cztery typy, to są typy wypracowane, powiedzmy, przez naukowców na bazie różnych współczesnych metod, czy nowoczesnych również, które jeszcze będą dzisiaj omawiane. Natomiast są jeszcze takie zagadki. I teraz coraz częściej naukowcy wątpią w te tylko cztery typy, bo są tak zwane pseudomumie. Mumie, które czasami są też nazywane mumiami fałszywymi, aczkolwiek nie do końca teraz naukowcy się z tym zgadzają i coraz bardziej się odchodzi, zwłaszcza od tego wyrażenia fałszywe. Dlaczego? Dlatego, że jak tutaj Państwo widzicie na górnej ilustracji, wydawałoby się, że w środku jest krokodyl. Owszem, jest, ale w liczbie trzech. A na przykład tutaj mamy same czaszki młodziutkich krokodyli, które są nanizane na taką trzcinkę. Zagadkowe. Tutaj mamy mumię, która z zewnątrz wygląda jak mumia ibisa, natomiast wewnątrz, na podstawie zdjęć właśnie rentgenowskich, okazało się, że tam jest wąż.
Inną ciekawostką są takie mumie, w których znajduje się tylko fragment danego zwierzęcia. Widzimy tutaj pięknie opracowane mumie kocie. Jak Państwo widzicie, ta zasada jest troszkę podobna jak w przypadku mumifikacji ludzkiej, bo to też są późne mumie, greckie, rzymskie. Natomiast jeśli spojrzycie Państwo na to zdjęcie rentgenowskie, chociażby na środkowego kota, zobaczycie, że jest to tylko kończyna ramienna, czyli tylko i wyłącznie łapa, powiedzmy. I teraz pytanie, czy chodziło tutaj o łatwą kasę, albo było za mało tych kotów, żeby z każdej wyprodukować jedną mumię, bo na przykład zbliżał się festiwal, wszystkie koty już wyłapali, no i niestety nie było materiału. A może była to zasada tak zwana pars pro toto, czyli że jakaś część danego zwierzęcia w tym wypadku wystarcza za całość, znaczy, że już w środku jest ten kot. Ale mamy też takie mumie, tutaj chociażby miał to być pies, tak jak spojrzymy z zewnątrz, natomiast wewnątrz mamy kość i to w dodatku ludzką, jedna pojedyncza kość ludzka. W niektórych takich pseudomumiach nie znajdujemy praktycznie nic, bo są to tylko i wyłącznie jakieś materiały mumifikacyjne. Jakie były losy mumii zwierzęcych i dlaczego tak naprawdę ich badania są co najmniej o krok za badaniami mumii ludzkich? Otóż mumie zwierzęce, chociaż były znajdowane przez wczesnych badaczy w ogromnych liczbach, trafiały albo do kotłów, chociażby pociągów, lokomotyw, prawda? Albo na przykład na pola, gdzie, tak jak widzimy tutaj na tej ilustracji z 1890 roku, no było to zjawisko powszechne, skoro nawet w gazecie mógł się pojawić taki żart dotyczący duchów tych kotów. Ponieważ był taki przypadek, kiedy to na przykład do Liverpoolu zawinęło 180 tysięcy zmumifikowanych kotów za jednym zamachem. To jest tylko jeden transport. One były zresztą używane też jako balast na statkach. Były aukcje, mumie ludzkie były rozwijane i to była wielka, prawda, atrakcja. Zapraszano specjalnie na takie wydarzenie. Natomiast z mumiami kocimi no, bywało różnie. Tak, kiedy ludzie zaczęli się interesować mumiami naukowo?